Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniom jakichś konkretnych kryptowalut, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli platformy Gecko One, platformy typu Margin Trading, umożliwiającej nam handel na rynku kryptowalut z dostępem do dźwigni finansowej na maksymalnym poziomie aż 100 do 1. My bez zbędnego gadania przejdźmy sobie oczywiście do tego, co najistotniejsze, więc do analizy i standardowo, jak każde spotkanie, rozpoczynamy od omówienia aktualnej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego to cena dość wyraźnie w ostatnim czasie nam się osunęła. Na ten moment widzimy, że Bitcoin oscyluje w okolicy 42 tysięcy dolarów, co oznacza, że osunęliśmy się do drugiego z trzech wsparci, o których mówiliśmy sobie tak naprawdę już w poprzednim tygodniu. Ja wtedy wskazywałem na możliwość spadku, czy to w okolice 45 tysięcy, dalej 42 tysięcy 500 mniej więcej dolarów i później kolejne wsparcie. Wyznacza nam oczywiście linia tendencji wzrostowej. To jest ta linia, która stanowi też dolne ograniczenie formacji klina zwyżkującego, o którym również sobie pod koniec minionego tygodnia tutaj mówiliśmy. Więc póki co, jeżeli chodzi o perspektywy krótkoterminowe, wydaje mi się, że w dalszym ciągu trzeba brać pod uwagę ryzyko zejścia w okolice 40 500 dolarów, mniej więcej oczywiście, bo to jest ten rejon, gdzie przebiega nam linia tendencji wzrostowej i tak naprawdę wiele będzie zależało tutaj od tego, czy to wsparcie się obroni, czyli czy Bitcoin odbije się od tego wsparcia i powróci wtedy na ścieżkę wzrostów, nawet gdzieś kierując się w kierunku czy do 49, czy dalej 52, 53 tysięcy dolarów, czy być może osuniemy się poniżej tego wsparcia. Ja już tak naprawdę w miniony piątek wskazywałem Wam tutaj na formację klina zwyżkującego. Jest to formacja, która nie napawa jakimś dużym optymizmem. Tak naprawdę na ten moment jesteśmy w stanie znaleźć na Bitcoinie przesłanki i prowzrostowe, i prospadkowe. Jeżeli chodzi o prowzrostowe, to oczywiście mowa tutaj o tym, że w wyniku tych ostatnich wzrostów z drugiej połowy marca doszło do wybicia nowych, wyższych wierzchołków. Tu mieliśmy tendencję spadkową, tu były oczywiście wierzchołki, dołki i to był ostatni, najniżej położony wierzchołek. Ten wierzchołek z końcówki marca był wyższy, w efekcie czego ta sekwencja prospadkowa coraz niższych wierzchołków i dołków została przełamana i to wybicie mogłoby sygnalizować potencjalną zmianę nastawienia rynku z tendencji spadkowej obserwowanej od pierwszej połowy listopada do trendu wzrostowego, więc jakby nie patrzeć, to jest impluzji. Ograniczając tą analizę tylko i wyłącznie do tego założenia, cały ten spadek, który tu obserwujemy, można poniekąd traktować jako formę swego rodzaju korekty, po zakończeniu której Bitcoin powinien powrócić na ścieżkę wzrostową. Jest tylko jedna rzecz, jedno ale i tym ale jest właśnie to, że te wzrosty, jak nam się tutaj zatrzymały, to one utworzyły kolejną linię tendencji, w efekcie czego tworzy nam się klin zwyżkujący, a niestety formacje klinów statystycznie są formacjami korekcyjnymi, co oczywiście oznacza, że nie zawsze, ale statystycznie częściej rynek wybija z tego typu układu w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, więc biorąc pod uwagę, iż w tym przypadku mieliśmy wcześniejszy ruch spadkowy, jednak trzeba liczyć się z ryzykiem ewentualnego zejścia poniżej tego technicznego wsparcia, a to z kolei mogłoby napędzać nam dalsze spadki. Na ten moment ja jednak ograniczyłbym swoją projekcję spadkową do poziomu 40 tysięcy, powiedzmy 500 dolarów, mniej więcej oczywiście, bo czy to będzie 40 300 czy 40 600 dolarów do dolara, tego określać nie będziemy, natomiast jeszcze niewielka przestrzeń do spadków, jakby nie patrzeć, tutaj była, natomiast jeżeli tylko w okolicy tego wsparcia pojawi nam się większa reakcja popytowa, to wtedy oczywiście
rzeczywiście rynek mógłby bardzo, bardzo ładnie odbić. I to jest dla mnie na ten moment scenariusz bazowy. On oczywiście może zostać zanegowany w momencie, gdyby rynek z tego klina wybił dołem, wtedy sytuacja bardzo mocno się zmieni. Zmieni się oczywiście na niekorzyść, bo zmieni się prospadkowo. Ale jak będzie finalnie, rynek pokaże, myślę, że najbliższe dni, być może już najbliższy tydzień nam tutaj bardzo, bardzo wiele powie. Natomiast krótkoterminowo myślę, że jest jeszcze przynajmniej niewielka przestrzeń do tego, żeby spadki były tutaj kontynuowane. Przechodząc dalej, zerknijmy sobie na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach Ethereum. Jeżeli chodzi o ETH, to tutaj też perspektywy krótkoterminowe wyglądają bardziej prospadkowo. Rynek oczywiście zaliczył tutaj bardzo ładny spadek już 5 i 6 kwietnia. 5 spadki przekroczyły 3%, 6 wyniosły tak naprawdę 7. W wyniku tej wyprzedaży doszło do pokonania lokalnego poziomu wsparcia w wysokości mniej więcej 3260-70 dolarów. Poziom tu testowany jako opór, tu testowany jako wsparcie. Tu oczywiście bardzo mała korekta nam się pojawiła i znowu został przetestowany od doła, więc jako opór. Natomiast pierwsze reakcje podażowe, już tu był pin bar i tu wczoraj też dość wyraźna reakcja, w związku z czym krótkoterminowo myślę, że na notowaniach Ethereum należy być przygotowanym na możliwość zejścia gdzieś w okolicy 3000 dolarów. To jest poziom, o którym ja mówię już, nie wiem, od 2 tygodni, więc w dalszym ciągu podtrzymuję zdanie, że Ether może powrócić w okolice 3000 dolarów i tak naprawdę być może tu pojawi się już jakaś większa reakcja popytowa, która zapoczątkuje nam odbicie i powrót na ścieżkę wzrostów. Natomiast krótkoterminowo, tak jak na Bitcoinie jest potencjał do spadków, tak i na Ethereum także ten potencjał spadkowy jest dość widoczny. My idziemy dalej i spójrzmy sobie następnie na notowania Polkadot. Jeżeli chodzi o Polkadot, no to jest to rynek, który oczywiście utrzymuje się w trendzie horyzontalnym, tak jak tu mieliśmy spadki, tu była konsolidacja, wybicie dołem i znowu mamy coś na wzór konsolidacji. Były spadki, były wzrosty, były spadki, były wzrosty, znowu mamy spadki. Spadki, które zapoczątkowane zostały od odrzucenia technicznego oporu gdzieś w okolicy 23,50 dolarów. Spadki, w wyniku których notowania Polkadot no osunęły się poniżej, choć tu naprawdę bardzo, bardzo nieznacznie technicznego wsparcia, gdzieś w okolicy 19,50, tak jak teraz jest mój kursor, poziom, który tu był testowany jeden, tu był testowany drugi raz jako wsparcie, teraz jesteśmy delikatnie poniżej, więc jeżeli ta wyprzedaż byłaby kontynuowana, teoretycznie notowania Polkadot mogłyby zmierzać nawet w kierunku 16 dolarów, choć ja jeszcze pierwsze takie bardzo mocno lokalne wsparcie wykreśliłbym gdzieś w okolicy 18,50 dolarów. Poziom, który tu był testowany jako opór, tu był testowany jako wsparcie, więc 18,50 to jest strefa numer 1. Ewentualnie, gdyby notowania Polkadot osunęły się poniżej tego pułapu, to dalej celowałbym w okolice ostatnich doków, czyli bariera 16 dolarów. Więc wydawać by się mogło, że przynajmniej w tej perspektywie krótkoterminowej notowania Polkadot będą jeszcze spadać. Jeżeli chodzi o perspektywy średnioterminowe, no to one na tym rynku nie wyglądają optymistycznie z tego punktu widzenia, że konsolidacje są formacjami korekcyjnymi, czyli jak pojawia się taki układ horyzontalny, układ boczny, czyli klasyczna konsolidacja, to rynek częściej wybija z niej w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, więc tu były spadki, konsolidacja, wybicie dołem. Tu znowu jest konsolidacja, co przynajmniej statystycznie mogłoby przemawiać na korzyść potencjalnego wybicia dołem i kontynuacji ruchu spadkowego, czy to w okolice 14 dolarów, czy dalej nawet w okolice 10-11 dolarów. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że nie powinno się, przynajmniej w mojej ocenie, nie powinno się analizować poszczególnych projektów indywidualnie z pominięciem szerokiego rynku kryptowalut. Zawsze ja wychodzę z takiego założenia, że jak analizujemy jakieś altcoiny, to warto też spojrzeć sobie na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach Bitcoina, bo jeżeli Bitcoin dotrze do jakiegoś technicznego poziomu wsparcia i Polkadot dotrze też do technicznego poziomu wsparcia, to może okazać się, że rynek w tym samym momencie po prostu odbije, powróci na ścieżkę wzrostu i większy wzrost na Bitcoinie, Ethereum i kilku innych projektów. Być może też pociągnie ze sobą notowania Polkadot i zamiast wybijać dołem z tej konsolidacji, wybijemy z niej górą. Więc tu bym jeszcze całkowicie nie przesądzał perspektyw średnioterminowych, natomiast krótkoterminowe wydaje mi się, że jeszcze tutaj trzeba brać pod uwagę ryzyko kontynuacji spadków. My, przechodząc dalej, spójrzmy sobie na notowania Chainlinka. W
W tym przypadku dostrzegam tutaj równoległy kanał spadkowy. Rynek dotarł w okolice linii tendencji spadkowej będącej górnym ograniczeniem tego układu. To tutaj pojawiła się reakcja podażowa. Widzimy, że w wyniku późniejszych spadków rynek osunął się także poniżej lokalnego poziomu wsparcia, gdzieś w okolicy $15.50. Poziom, który tu był dwukrotnie testowany jako wsparcie. Później był testowany oczywiście jako opór. Znowu jako wsparcie i teraz znowu jest testowany jako opór. Wczoraj pojawił nam się prospadkowy pin bar. Dziś o poranku także obserwujemy spadki, więc jeżeli ta tendencja będzie kontynuowana, w mojej ocenie notowania Chainlinka mogłyby zmierzać a albo w okolice $14, mniej więcej $14, tak jak teraz jest mój kursor, tu poziom testowany jako opór, tu poziom testowany jako wsparcie, więc 14, 14, 10 mniej więcej to jest ten pułap, ewentualnie niżej kolejne wsparcie to jest $12.50 i niżej to jest linia tendencji wyznaczająca nam dolne ograniczenie tego równoległego kanału spadkowego, który tutaj mamy, więc ta przestrzeń do spadków no nie jest wcale tutaj taka najmniejsza, choć do pierwszego wsparcia faktycznie wcale daleko nie mamy. Myślę, że ta tendencja będzie tutaj na przestrzeni najbliższych godzin kontynuowana. My przechodząc dalej, zerknijmy sobie na notowania Matic, a więc Polygon. W tym przypadku rynek też poniekąd porusza się w trendzie horyzontalnym. Mieliśmy spadki, wzrosty i znowu mamy spadki. W wyniku tej wyprzedaży już notowania tej kryptowaluty osunęły się poniżej $0.55. Poziom, który oczywiście w przeszłości był testowany jako opór, był testowany jako wsparcie. Teraz zmierzamy sobie niżej w kierunku kolejnego wsparcia. To kolejne wsparcie, ono jest relatywnie blisko i tak jak na wielu projektach, ja wskazywałem, że te najbliżej położone wsparcia są dość lokalne, tutaj mówimy o bardzo istotnej strefie, strefie wysokości $1.35. Jest to poziom, który tak naprawdę testowany był już dawno, dawno temu, już w drugiej połowie czy pod koniec ubiegłego roku, tu jako opór. Później był testowany oczywiście z początkiem tego roku jako wsparcie kilkukrotnie, więc myślę, że właśnie w kierunku $1.35 notowania Polygon będą zmierzać. Ewentualne zejście poniżej tego wsparcia zagrażałoby nam jednak kontynuacją wyprzedaży gdzieś w kierunku $1.20 albo $1.02, więc póki co żadnych większych powodów do optymizmu nie ma, ale pierwsze wsparcie, tak jak mówię, jest tutaj relatywnie niedaleko, relatywnie blisko. Ok, przejdźmy dalej i na tapet weźmy sobie XRP. XRP też w ostatnim czasie spada. Poniekąd materializuje się scenariusz, o którym mówiłem już od jakiegoś czasu, bo tak naprawdę już chyba od pierwszej połowy marca wskazywałem na taki potencjalny scenariusz, gdzie rynek dotrze do poziomu $0.88, po czym odbije się i powróci na ścieżkę spadków. Ja to wtedy tłumaczyłem bardzo niewielką reakcją popytową i bardzo spokojnym odbiciem wzrostowym od poziomu $0.70. Wtedy wskazywałem, że tu był dynamiczny ruch, tu było spokojniejsze spadki, co świadczyć mogło o tym, że będzie to forma korekty, ale późniejsze odbicie było jeszcze spokojniejsze i wtedy tłumaczyłem, że rynek może sięgnąć poziomu $0.88, natomiast większych wzrostów wtedy już nie zakładałem. Teraz widzimy, że notowania XRP już osunęły się poniżej technicznego wsparcia, gdzieś w okolicy $0.80 i tak naprawdę jeżeli tylko ta tendencja będzie kontynuowana, to myślę, że wprost w kierunku $0.70 będziemy tutaj zmierzać. Czy to będzie $0.70, czy to będzie $0.69, to już jest drugorzędna kwestia. Natomiast myślę, że to są te rejony, do których notowania XRP będą w perspektywie najbliższych godzin, być może najbliższych kilku dni jednak tutaj zmierzać. Przechodząc dalej, spójrzmy sobie na notowania Cardano, a więc nasza popularna ADA, projekt bardzo ciekawy pod względem technicznym oczywiście. Jest to projekt, który bardzo ładnie odbił od poziomu mniej więcej w okolicy $0.78. Późniejsze wzrosty doprowadziły do pokonania niezwykle istotnego oporu w okolicy $1, to jest strefa, o której mówiliśmy tak naprawdę wielokrotnie i zwyżka ta zatrzymała się dopiero w rejonie kolejnego oporu $1.20, $1.23 mniej więcej. To tu pojawiła się reakcja podażowa, pierwsza tak naprawdę już 28 marca, bo tu mieliśmy jeden pin bar, drugi pin bar, trzecia reakcja podażowa, później kolejna była 5 kwietnia, 6 mieliśmy spadki o równe 10% i to wszystko sprawiło, że na ten moment notowanie Cardano retestują wcześniej pokonany poziom oporu, teraz znowu jest to wsparcie w okolicy $1 i jest to też poziom, który może nie zbiega się jakoś super precyzyjnie, ale jest bardzo, bardzo blisko mierzenia 50% korekty Fibonacciego z tego wcześniejszego ruchu wzrostowego, więc teoretycznie strefa bardzo, bardzo istotna, strefa bardzo ważna, strefa, która była testowana do tej pory wielokrotnie i to nie tylko na przestrzeni ostatniego miesiąca, ale na przestrzeni ostatniego niemalże roku właściwie, więc strefa powiedziałbym, że kluczowa i teoretycznie
odbicie się od tego poziomu wsparcia mogłoby nam napędzać dalsze wzrosty, czy to znowu w kierunku dolara 23 centów, czy dalej nawet w kierunku dolara i 60 centów. Póki co jednak, oprócz tego, że utrzymujemy się w okolicy tego wsparcia już tak naprawdę czwarty dzień, to jak dotąd nie pojawiła się w tym miejscu żadna większa reakcja popytowa, która mogłaby w jakikolwiek sposób sygnalizować odbicie się od tego pułapu i wskazywać na początek kolejnego impulsu wzrostowego. Więc strefa fajna, ale reakcji popytowej jakby brak. I to sprawia, że jednak to ryzyko potencjalnego zejścia poniżej tej obecnie testowanej strefy jednak jest dość duże. A gdyby rynek osunął się poniżej, to w mojej ocenie teoretycznie spadki mogłyby sięgnąć nawet ostatnich doków, czyli nawet poziomu 78 centów. I tu skala niestety, ale jest bardzo, bardzo duża i póki co jednak zbyt wielu powodów do optymizmu ja nie dostrzegam. Mimo tego, że strefa w okolicy, której się znajdujemy, jest niezwykle istotna, interesująca i tak naprawdę teoretycznie, gdyby tylko na przestrzeni najbliższych godzin jakaś większa reakcja popytowa się pojawiła, to rynek mógłby bardzo ładnie sobie od tego wsparcia odbić. Póki co jesteśmy powyżej, więc teoretycznie jest szansa na to, że jakaś reakcja popytowa się pojawi. Natomiast jak spojrzymy sobie na szeroki rynek, który jeszcze wykazuje pewne perspektywy prospadkowe, przynajmniej w tym horyzoncie krótkoterminowym, to kurczę, no czegoś mi tu brakuje. Brakuje mi tutaj reakcji popytowej. Jeżeli ona się pojawi, rynek utrzyma się powyżej 1 dolara, to na pewno będzie to in plus, będzie to coś fajnego. Natomiast na ten moment, tak jak mówię, lepiej nastawiać się na gorsze niż na lepsze i miło się zaskoczyć. W związku z czym, jeżeli patrzymy na szeroki rynek, widzimy ten potencjał do krótkoterminowego spadku, to tu też występuje pewne ryzyko, że bariera 1 dolara może się nie wybronić, że notowania Cardano mogą przynajmniej chwilowo próbować zejść poniżej tego pułapu. My, przechodząc dalej, zerknijmy sobie na to, co dzieje się na notowaniach kryptowaluty Cosmos, a więc Atom. W tym przypadku też testujemy bardzo, w mojej ocenie, bardzo istotne wsparcie. Jest to bariera w okolicy 26 dolarów. Poziom, który oczywiście był testowany już od dawna, bo już tak naprawdę z początkiem września, właściwie przełom sierpnia-września ubiegłego roku, to był pierwszy test jako opór, później był testowany w listopadzie jako wsparcie, znowu jako opór, wsparcie wielokrotnie, opór, wsparcie, więc bardzo, bardzo fajna strefa. Strefa testowana wielokrotnie z jednej, z drugiej strony. Natomiast podobnie jak w przypadku Cardano, tak i tutaj nie dostrzegam, przynajmniej na ten moment, żadnej ponadprzeciętnie dużej reakcji popytowej, która w jakikolwiek sposób mogłaby sygnalizować potencjalne odbicie, odrzucenie tego wsparcia, odbicie i powrót na ścieżkę wzrostu. W związku z czym w mojej ocenie trzeba liczyć się z tym, że to wsparcie może zostać pokonane, a jeżeli notowania kryptowaluty Cosmos osuną się poniżej 26 dolarów, to w mojej ocenie należałoby przygotować się na możliwość spadków, czy to w okolice 23 dolarów i 50 centów mniej więcej, tak jak teraz jest mój kursor, ewentualnie niżej w kierunku 21 dolarów, więc to są poziomy, na które myślę, że warto będzie w najbliższym czasie zwracać uwagę. My, przechodząc dalej, zerknijmy sobie na to, co dzieje się na notowaniach Trona. Notabene dawno tego projektu nie omawialiśmy, on odbił się od technicznego poziomu oporu w okolicy 7,5 centa i na ten moment testujemy sobie lokalną linię tendencji wzrostowej. Ona była testowana tak naprawdę już w drugiej połowie stycznia, później była testowana w drugiej połowie lutego i w całej niemal pierwszej połowie marca. Teraz po raz kolejny testujemy ten poziom. Rynek delikatnie już osunął się poniżej. Ja nie widzę tutaj żadnej większej reakcji popytowej, więc nie zdziwię się, gdyby faktycznie notowania Trona kontynuowały spadki w kierunku kolejnego wsparcia. To kolejne wsparcie ja wyznaczyłbym poniżej 6 centów. 5,8 centa mniej więcej to jest poziom, który mnie interesuje. Ewentualnie dalej następne wsparcie, no to już jest bariera gdzieś powiedzmy 5, 5,5 centa. Natomiast pierwsze wsparcie 5,8, czyli 0,058 na wykresie, poziom wyznaczony na podstawie tych dołków, lokalnych dołków z końcówki lutego i z początku marca bieżącego roku i myślę, że krótkoterminowo właśnie trzeba być gotowym tutaj na tendencję spadkową. My, przechodząc dalej, zerknijmy sobie na notowania Solany. Jeżeli chodzi o Solanę, to rynek powrócił już poniżej poziomu dolara i 20 centów i w mojej ocenie zmierzamy wprost w kierunku mniej więcej 105-104 dolarów plus minus. To jest ta strefa, do której myślę, że notowania Solany będą zmierzać, ale dokładnie, czy to będzie 100 dolarów, czy to będzie 105 dolarów, no to już jest drugorzędna kwestia. Poziom, który jest bardzo blisko złotej proporcji, a więc
więc zmierzenia 61,8% korekty Fibonacciego z tego wcześniejszego ruchu wzrostowego i teoretycznie poziom, w okolicy którego mogłaby pojawić się jakaś reakcja popytowa, sygnalizująca nawet potencjalne odbicie i powrót na ścieżkę wzrostu, czy to w kierunku 155 dolarów, czy dalej 200 dolarów, albo jeszcze do jakichś wyższych poziomów. Natomiast na ten moment krótkoterminowo myślę, że jeszcze taki bardzo, bardzo mały zakres dla potencjalnego ruchu spadkowego jeszcze tutaj jest i trzeba brać pod uwagę, że rynek może sobie te spadki w tym najbliższym czasie kontynuować. Później oczywiście pozostaje pytanie, czy jak już dotrzemy do tego poziomu 100-105 dolarów, czy pojawi nam się tu reakcja popytowa, bo strefa będzie fajna, ale jeszcze musiałaby się pojawić jakaś reakcja popytowa, która zasygnalizuje nam potencjalne odbicie i powrót na ścieżkę wzrostów. Teoretycznie, biorąc pod uwagę dynamiki ostatnich ruchów, niewykluczone, że taka reakcja się popytowa pojawi, więc myślę, że póki co jeszcze jakimś takim skrajnym pesymistą na tym rynku być nie trzeba, choć perspektywy krótkoterminowe oczywiście w mojej ocenie muszą uwzględniać ryzyko przynajmniej niewielkiego jeszcze pogłębienia trwającego od kilku dni ruchu spadkowego. Przechodząc dalej, zerknijmy sobie na notowania Uniswap. W tym przypadku widzimy, że rynek utrzymuje się też w pewnym trendzie horyzontalnym. W wyniku ostatnich wzrostów dotarliśmy sobie w okolice technicznego oporu w wysokości 12 dolarów i 50 centów. To tu pojawiła się reakcja podażowa. Pierwsza taka wyraźna 31 marca. Wtedy mieliśmy bardzo ładny prospadkowy pin bar. Później oczywiście kolejne reakcje się pojawiły. Od kilku dni obserwujemy spadki. Jak sobie przybliżymy to wszystko, to zauważymy, że w wyniku tej wyprzedaży już doszło do pokonania lokalnego poziomu wsparcia gdzieś w okolicy 10.50-10.60. Poziom tu testowany jako opór, tu testowany jako wsparcie, tu był już testowany jako opór. Zmierzamy w dół. Kolejny pułap lokalny, na który ja bym zwracał uwagę, to jest bariera mniej więcej 9.20-9.30. Poziom, który tu był testowany jako opór, tu był testowany jako wsparcie i prawdopodobnie za chwilę znowu jako wsparcie zostanie przetestowany. Natomiast jeżeli ta wyprzedaż nie zatrzyma się na poziomie 9.20-9.30, to kolejne wsparcie mamy dopiero w okolicy 8 dolarów i 10 centów. I myślę, że przynajmniej krótkoterminowo trzeba uwzględniać ryzyko spadku na notowaniach Uniswap. I na koniec dzisiejszego spotkania spójrzmy sobie jeszcze na notowania AVAX, Avalanche, projekt, którego kurs utrzymuje się tutaj wewnątrz klina zwyżkującego. Warto zwrócić uwagę, że po odbiciu od górnego ograniczenia tej formacji rynek dotarł najpierw do technicznego wsparcia, takiego lokalnego w okolicy 82.50, ale wczoraj to wsparcie już zostało pokonane, więc w najbliższym czasie myślę, że będziemy zmierzać wprost w kierunku linii tendencji wzrostowej będącej dolnym ograniczeniem tego układu. Ewentualny spadek poniżej tego wsparcia otwierałby nam drzwi do dalszej wyprzedaży, teoretycznie nawet w kierunku 67 dolarów, więc jakby nie patrzeć, póki co te perspektywy dla rynku kryptowalut, mówimy o perspektywach krótkoterminowych, one w mojej ocenie wyglądają prospadkowo. Jeżeli chodzi o perspektywy średnio i długoterminowe, to w mojej ocenie wiele wyjaśni się prawdopodobnie na przestrzeni najbliższych dni i ja skupiałbym się tutaj przede wszystkim na Bitcoinie i na tym klinie, który na Bitcoinie jest, bo tak naprawdę jeżeli rynek dotrze do dolnego ograniczenia tego układu, a myślę, że to jest kwestia czasu, to tak naprawdę w zależności od reakcji, która w okolicy tego wsparcia się pojawi, będziemy albo na przestrzeni kolejnych dni obserwowali wzrosty i to nie tylko na Bitcoinie, ale na szerokim rynku, albo spadki. Czyli jeżeli odbijemy się i utrzymamy się wewnątrz samego klina, to szeroki rynek kryptowalut w mojej ocenie odbije i przez kolejne dni będziemy obserwowali wzrosty. Ale jeżeli notowania Bitcoina wybiją z tego klina dołem, to wtedy te perspektywy prospadkowe na szerokim rynku kryptowalut zmienią się z takich krótkoterminowych nawet na taki średni termin, czyli na potencjał spadku nie na kilka dni, ale być może nawet na kilka tygodni. Więc w mojej ocenie warto śledzić to, co będzie działo się na Bitcoinie na przestrzeni najbliższych dni, bo tu już bardzo, bardzo blisko jesteśmy tego dolnego ograniczenia klina i myślę, że kwestia tygodnia i powinno nam się sytuacja jakoś tutaj rozjaśnić. Ja za dziś bardzo serdecznie Wam oczywiście dziękuję. Przypominam o sekcji komentarzy. Ona należy do Was, więc jeżeli macie jakieś sugestie, jakieś propozycje kryptowalut, które chcielibyście, abym przeanalizował dla Was w przyszłym tygodniu, to śmiało dajcie znać. A jeżeli daliście znać w komentarzach pod ubiegłotygodniowymi materiałami, a dziś nie omówiłem jakichś kryptowalut, to spokojnie, słyszymy się jeszcze w środę, słyszymy się w piątek, oczywiście punktualnie o godzinie 10. Ja to wszystko mam zapisane na liście. Mogę Wam na ten moment obiecać, że na pewno przeanalizujemy Zilliqę. To jest 100% bankowo pewne, dlatego że nie pamiętam, aby w ciągu jednego tygodnia jakikolwiek projekt był proponowany tyle razy. On pojawił się
tyle razy w komentarzach, że grzechem byłoby nie spojrzenie na jego wykres, ale prawdopodobnie zrobimy to w środę, więc bardzo serdecznie Was już na środową analizę zapraszam. Za dziś serdecznie dziękuję, nie przedłużam, nie przeciągam, trzymajcie się.